Może zaczniemy sobie od H&M-u. H&M rozpakowany. Przejdziemy teraz do ASOS. Tak się kręci. Jejka. Jest świetna. No szkoda. Ciach! I jednak w dresach najlepiej. Pogoda coraz bardziej się rozkręca. Jest godzina 14:30. Ja zgarnęłam chyba cały lód, ale to nic, bo mi się pić strasznie chce. Także zimne, fajne. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dopiero się ubrałam, jestem jeszcze nieuczesana. Maksiu w łóżeczku jeszcze siedzi. Idziemy szykować śniadanie i robimy sobie taki bardzo wolny poranek. Wskoczyłam dzisiaj w koszulkę, w dresy i owsiankę idziemy gotować. Tabletki na tarczycę. Lewotyroksin. Maksiu jednak zaczął dzień od owoców i sera. To. Tak, winogronka, jedz. Tak Ci się chciało owoców? Super. Mam resztkę mleka, płatki owsiane, mam też końcówkę tutaj we wiaderku masła orzechowego, to może zrobię płatki owsiane z masłem orzechowym i zawsze lubię troszeczkę masełka dołożyć. Akurat jedna cała łyżka się zebrała jeszcze z wiaderka. Ja sypałam te płatki z opakowania, a dopiero zobaczyłam, że tu jest taka fajna łyżka. Taka głodna jesteś, zaraz też dostaniesz. Maksiu też owsiankę dostanie. Piękna wyszła, piękna. Jeść. Zaraz będziesz jadł, Maksiu. I pomyślałam sobie, że tak odrobinki syropu z daktyli dodam, tak dla słodkości. Zaraz mama da. Już nakładam. Orzechowa będzie owsianka, wiesz? Orzechowa, no. Mama. Syropu mama troszkę doleje. Lili am. No gdzie ona jest? Taka głodna była. Już leci. No idź jedz. Smacznego. No idź jeść. No tutaj masz. Wiecie co? My mamy tak wybrednego kota. Smakuje Ci? Tak. Ale orzeszki chrupią, nie? Mamy, daj! Mojego? Tak. No nie mogę Ci mojej łyżki, no. A ja? To mam jeść? wszystkim. No pozamienialiśmy się, nie? Lop. Mam. Syrop. Tam. Tam jest syrop? Syrop. No. Wcinaj, wcinaj, Maksiu. Szybciutko. Najadłeś się już? Ale mi popryskało wszędzie. Było. Dużo mamie tam psiknęło przed chwilą, no. Dużo, aż prawie do Maksia, nie? Nie. No nie. Maksia nie? Maksia mam nie psikać? Maksia nie popsikam, nie bój się. Tutaj mama blat cały myje, tak? Maksiu. Ty dzisiaj jesteś chyba na nie. Jesteś pan nie? Może jeszcze troszeczkę zjesz? Nie. Już się najadłeś, to już mama przyjdzie cię myć. Pomyjemy rączki. Tak lubisz? Tak. Tam widać, Maksia, idź się przywitaj z wszystkimi. Cześć! 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 Cześć, powiedz, idę zaraz na drzemkę. Bebe. Tak, i będę spał ładnie. Spał. A potem pójdziemy do sklepu z mamą, nie? Taki masz brzuszek po śniadaniu. Sam. No dobra, to się pobaw, to na ziemi. Ale nie podnoś odkurzacza sam. Okej? Okay? No, Maksiu położony spać, ja się trochę ogarnęłam. I tak fajnie, bo tak zawsze jak Maksa położę, to tak czuję, że mam takie 2 godzinki dla siebie. Mogę albo coś ponagrywać, albo na komentarze odpowiadać. Bardzo lubię ten czas, zazwyczaj sobie zaparzam kubek kawy i siadam i... Znaczy, to nie jest tak, że nic nie robię w tym czasie. Próbuję wykorzystać ten czas na Maksa, ale cieszę się, że tak w spokoju mogę to robić. Bardzo lubię ten czas, no. I tutaj dokonałam kilku zmian w domu, może Wam pokażę. Pierwsza zmiana. Na pewno pamiętacie, że tutaj skrzynia Maksia stała. No więc skrzynia teraz jest w przedpokoju, a tutaj postawiłam sobie moje lustro. Ono jest fajne, bo ono się tutaj... O, to jest zamykane, żeby Maksiu się nie dostał. Ono ma tutaj przełącznik i można światełka włączyć. O! I wieczorem to po prostu cudownie tutaj wygląda. Co tu się jeszcze zmieniło? W ogóle to tutaj mam przesyłkę z H&M i ASOS. Zaraz sobie wspólnie otworzymy. No i tutaj mała zmiana. Globus tutaj postawiłam i też właśnie wieczorem jak tę lampkę zapalę i tak sobie tutaj siedzimy, to tak bardzo fajnie. Taki kącik fajny się teraz zrobił. A w ogóle to chyba fajne tło będzie do nagrywania, no, z takim globusem. Pamiętam, jak go dostałam od Mikołaja parę lat temu, to bardzo, ale to bardzo dużo pytań o niego dostałam. Był to mój początek na YouTube i pamiętam, mnóstwo osób się pytało o niego. Tak, to jest mój globus, który dostałam od Mikołaja na takiej długiej nodze i Mikołaj kupił ten globus w TK Maxx. Tutaj w sumie nic się nie zmieniło na wyspie. Tam mam tylko postawione, nie wiem, też macie takie karmidełko dla kota? wsypuje się i ona tam może sobie łapką ruszać, spadają jej ten suchy pokarm spada, ale nasza Lili jakoś nie chce z tego korzystać i nie wiem, tak odstawiłam na bok i chyba oddamy to komuś. No i tutaj jest nasz korytarz i tu jest skrzynia, która była w salonie. Teraz tutaj sobie będziemy stąd książeczki wyciągać, no są książeczki, koce. No i tu postawiłam na razie krzesło i te skrzynie z zabawkami. No i tyle. Ten pies mi tam nie pasuje. Muszę jeszcze miejsce na niego znaleźć, ale na razie jest ok. No dobra, usiadłam sobie z przesyłkami. Siadam na tej pufie, a czuję się jakbym na ziemi siedziała. Tak jakoś się ułożyła, no ale to nic. Tak, nie wiem, czy Maxa nie słyszałam. Ale chyba nie. Może zaczniemy sobie od H&M-u. Otworzymy. Ach. Jasne kolory. Jasne. Tak mi się wydaje, że to będzie już jedno z takich ostatnich, bardziej letnich zamówień, że już będziemy powoli przenosić się w takie jesienne rzeczy. Pierwsza rzecz. Jest to koszulka w rozmiarze M. O, do dresów mi dzisiaj pasuje. Ceny wszystkie Wam się pokażą na ekranie, a jak już rozpakuję te dwie przesyłki, to potem wszystko przymierzymy sobie. Od razu sprawdzam, jaka jakość materiału. Taka koszulka w kolorze pudrowego różu, no naprawdę mi pasuje do dresów. Bardzo fajna, bardzo jejka. Jak się te pieski nazywały? Lady and the Tramp. Ojejka. No kurczę, jak one się nazywały? Prawdziwa miłość, Walta Disneya. No dobra, nieważne. Napiszcie mi w komentarzu, proszę, co to za bajka była. Powiem Wam, że na pierwsze wrażenie miałam, że jest to taka bardzo fajna, delikatna koszulka, ale teraz nie jestem pewna. Teraz mi się wydaje, że jest ona krótka, a szeroka i że jest to taki materiał, który po praniu zaraz się będzie obkręcał. Także fajny obrazek, fajny kolor, ale chyba jakość średnia. Ale sobie jeszcze zobaczymy, jak będzie na mnie wyglądać później. Kolejna rzecz. Co to było? Bluza. Rozmiar M. No gdzie to się otwiera? O. Taki dziwny ma kolor, nie? Niby to limonka, brąz, z żółcią zmieszane. Ale zaraz Wam coś powiem. Tak się prezentuje bluza. I dlatego ją zamówiłam, bo wszędzie widzę te rękawki. Wiecie, o co mi chodzi? Niby tutaj taka stójka, a spod spodu wychodzi rękaw. I tak mi się to spodobało i bardzo chciałam przymierzyć taką rzecz. Jest ona dosyć szeroka. Taka na styl oversize'owej, ale jestem mega ciekawa tych ramion. I wiecie co? Ona ma poduchy. Normalnie poduszki ma tutaj wszyte, zobaczcie. Od razu mi się przypominają stare lata. Kiedyś też się nosiło takie ubrania z takimi stójkami jeszcze bardziej odstającymi tutaj. Jacie. No nie mogę, jak ta moda wraca, ale to jest fajne. No ta bluza chyba fajna, wiecie? Nie jestem pewna tego koloru, ale generalnie sama bluza i jeżeli chodzi o jakość w dotyku, to wydaje mi się, że jest ok. Tutaj coś zamówiłam. Jest to spódniczka w rozmiarze M. Nie była taka tania, bo z tego co kojarzę 35 funtów kosztowała, ale byłam jej mega ciekawa i zachciało mi się ją właśnie zamówić i przymierzyć z Wami. Zobaczcie. Taka szeroka, tiulowa. Wiecie, ona tutaj, spódnica z kilku warstw się składa. Ja myślę, że ona ma i fason, i kolory idealne do wystylizowania tak na sportowo. I podoba mi się, że jest takim fioletem. To już tak trochę w sumie jest to ciemniejszy kolor i tak trochę nam też pasuje do jesieni. Przynajmniej tutaj w Anglii nie mamy zimnych jesieni, więc myślę, że ja tą spódniczkę z takim kolorem spokojnie jesienią bym nosiła. No jest mega. Ciekawa jestem, jaką będzie miała długość. Kolejna rzecz. Kolejna bluza. O, tutaj od razu mi się z grafiki skojarzyło. Zamówiłam ją w rozmiarze M. Ile rzeczy do mierzenia będzie? Uwielbiam mierzyć rzeczy. Zresztą wy wiecie. Powiem, że jest dosyć cienka ta bluza. Bardzo mi się spodobał ten wzór. Aż zapiszczałam. No mega jest. Też mi pasuje do dzisiejszych dresów. Myślę, że to ma taki właśnie uniwersalny kolor, że do wielu moich rzeczy by pasowało. Tak patrzę, czy to jest ty? To jest taki bardzo blady róż. No. Myślałam, że ona będzie beżowa, ale mi to bardziej róż przypomina. No i z szarym. No świetna jest. Trochę sztuczna w dotyku się wydaje, ale to nic. Jest naprawdę ekstra. I ostatnia już rzecz z H&M-u. Coś grubego, bardzo ciężkiego w rozmiarze M. Teraz żałuję trochę, że nie zamówiłam w rozmiarze L, ale zobaczymy, może M-ka będzie dobra. Jest to taka koszula, ale ta koszula za kurtkę może robić, wiecie. No i żałuję. A nie, dobrze, że zamówiłam M-kę. Zobaczcie, jaka ona jest ogromna. Ogromna jest po prostu. Ja zachorowałam na taką koszulę, kurtkę. I tak sobie pomyślałam, czy taka jeansowa by nie była fajna, ale powiem wam, że ona jest ciężka. Nie wiem, czy ona by była wygodna do noszenia. Naprawdę ciężka jest. Tu ma guziczki przy rękawach. Jest bardzo prosta, ale bardzo fajna. Na dole wycięta jest tak na okrągło. Prawie mnie nie widać. No fajna jest, ale powiem, kawał ciucha to jest. Dobra. H&M rozpakowany. Przejdziemy teraz do ASOS. Ta paczka to mi się tu sama już rozpakowuje. Tutaj są dosłownie 4 rzeczy. Może je wszystkie wyciągnę. O! To są rzeczy zamówione. Zacznę może od koszulki. Zamówiłam ją w rozmiarze S. A dlaczego S? Może nie było M-ki? Albo... Nie, nigdy nie zamawiam esek koszulek. Nie wiem, o co chodzi. Tommy Jeans. Taka bluzeczka, koszulka, bluzeczka z długim rękawem. Z takim fajnym napisem, z ich kolorami na przodzie. Bardzo mi się spodobała. No, ale nie jestem pewna. No, ona niby ma być taka bardziej opięta. Dobra, nie mówię nic. Zobaczymy. Tutaj mam... Też to będzie chyba koszulka. Tak, to będzie long sleeve ombre t-shirt, czyli z długim rękawem ombre, rozmiar 10. Maksia, słyszę. Jednak jeszcze dobrze nie zasnął. No, ale nic, najwyżej pójdę zaraz do niego. Tak, oni to zawsze wkładają naklejkę jeszcze do zamówienia. Firma Collusion. Tutaj jest materiał, powiem wam, dużo lepszy od tego Tomiego. Ten Tom jest taki cieniutki, taki... A tutaj mi się to bardziej porządne wydaje, ale jest też dużo większa. To są zupełnie 2 różne style koszulek. Tutaj ma takie zielone ich logo. Postaram się dłoń włożyć. No nie wiem, czy mi ten zielony tutaj pasuje, ale zobaczymy. No i ja ją zamówiłam 10, to równie dobrze ona mogłaby być 8, podejrzewam. Znaczy w sensie mogłabym zamówić 8, bo jest bardzo duża. Zaraz przymierzymy. Nasłuchuję, czy tam Maksiu woła, ale nie. Może tak sobie, wiecie, przysypia i jeszcze budzi się na chwilę. Mam tutaj kolejną rzecz. Jest to firma In The Style, motyw. Jest to bluza w rozmiarze M, ale... Marka ASOS. Czarna. A nie, to była nazwa firmy, In The Style. Ja to nieraz tak mieszam tutaj przed kamerą, ale wiecie, no nie znam się jeszcze na tych wszystkich firmach. In The Style. Śmiesznie się nazywają. taka bluza, czarna, ale bardzo mi się spodobał taki napis tutaj na przodzie, jak ręcznie napisany. Fajna, gatunek dobry, ładna czerń, taka prawdziwa czerń. Bardzo mi się podoba. Wiecie co? Została nam jeszcze jedna rzecz do rozpakowania, ale pójdę na chwilę do Maxia. Poczekajcie. Już jestem. Smoczek mu wypadł, chciał się przewrócić na drugą stronę łóżka, ale już jest ok. Jest to torebka marki ASOS. Tak czekałam na tę torebkę. Już mi się buzia cieszy. Ja to normalnie jestem torebkowa dziewczyna. Zobaczcie, jakie cudeńko. Tak mi się podoba ostatnio taka struktura krokodyl, krokodyla, skóra, czy skóra węża to jest. Głupawkę mam normalnie, jak torebkę widzę. Z taką dołączoną torebeczką, portfelikiem. Zaraz odczepię pasek. Zobaczcie, jaki długi jest. Wow, można regulować. Kawałek jest z tego samego materiału jak torebka, a kawałek materiałowego. Także bardzo fajnie, bo tutaj, gdzie jest materiałowy, to będzie nam generalnie na ramieniu się opierać i będzie miękko, ale jest mega. I wiecie co? Tę część, ten portfelik można sobie też tutaj przyczepiać. Zobaczcie. Wow. Dobra, zabieramy się za mierzenie wszystkiego. Zaczęłam przymierzanie od spódniczki. Jest rewelacyjna, tylko dajcie mi proszę znać, czy ta długość jest ok. Uważam, że bardzo, bardzo wyszczupla sylwetkę. Taką ma długość. Mam skarpetki założone, ale no naprawdę mi ona wygląda na taką do adidasów, do trampek. Tak się kręci. Jejka, jest świetna. Naprawdę, tylko czy nie jest za długa, dajcie znać. Ale no, tu mi się bardzo podoba. Właśnie do krótszej bluzki i do zwykłego t-shirtu, jak fajnie wygląda. No, spódniczka jak najbardziej na tak. Założyłam koszulę i jest ona totalną porażką, jeżeli chodzi o moje zdanie. Zobaczcie. Musiałaby być może mniejsza. Jest rozmiar M. Całkiem mi zakrywa palce. Jest strasznie długa. No długość to może jeszcze ok, ale te rękawy musiałabym podwijać. No ale generalnie jak mniejsza by była. Nie, ale to chyba nie jest mój styl. I jest ciężka, powiem wam, że jest bardzo niewygodna. No, już mam ją założoną i już czekam, kiedy ją zdejmę. Także założyłam bluzę graffiti i jest rewelacja. Zobaczcie sami. Świetnie wygląda. Myślę, że rozmiar idealny. Z tyłu tak się układa. No fajna jest. Rewelacja. Jestem zadowolona z niej. A wy? Podoba wam się? Założyłam bluzę z poduchami i nie wiem jednak, czy ona mi się podoba. Czy dobrze się w niej czuję. Znaczy, podobać mi się podoba, tylko po prostu to nie jest mój styl. W ogóle zobaczcie, jakie ma długie rękawy. Strasznie długie. Nie, i w tym kolorze źle się czuję. Nie. Jednak chyba jeszcze wypróbuję, sobie raz zamówię, ale samą koszulkę. Nie bluzę, tylko koszulkę właśnie z takimi stójkami tutaj. Różowa koszulka, tak jak mówiłam wcześniej, jakość jest bardzo kiepska. Długość ma taką. No myślę, że fajnie by wyglądała właśnie związać ją sobie tutaj i nawet do takich różowych dresów. No szkoda, bardzo mi się spodobała, bardzo. Szkoda, że takiej kiepskiej jakości jest. Przechodzimy do ASOS i założyłam czarną bluzę i powiem wam, że jest rewelacyjna. Jest dosyć długa, także świetna będzie i do leginsów. No ekstra jest. Myślę, że rozmiar idealny. No ekstra, naprawdę. Jeden Maksiu jeszcze nie śpi. Słychać go. Też go słyszycie? Przymierzyłam torebkę. Wiecie co, ona ma tylko w środku jedną taką prostą kieszonkę na wsunięcie czegoś. Nie chciałam wyciągać tych papierków ze środka, bo ona tak fajnie się układa, jak jest wypełniona. Przełożyłam sobie tę kieszonkę tutaj trochę wyżej, ale wiecie co, to się tak tutaj plącze. Nie wiem, może powinnam, o, kilka razy obrócić. Teraz może lepiej. Ale bardzo mi się podoba ta torebka. I można krótszą ją sobie robić i dłuższą. No mega, no ja oczywiście bym tutaj kart nie nosiła, ale to nawet jako ozdoba, no zobaczcie jak to fajnie wygląda. Ekstra. I na sportowo, i na elegancko. Bardzo Wam polecam tę torebkę, naprawdę jest świetna. Sama nie wiem co o tej bluzeczce myśleć. Rękawy ma długie, ale to akurat fajnie chyba wygląda. Tutaj ma takie delikatne logo jeszcze na rękawie. Wiecie co, chyba fajna jest ta bluzeczka jednak. Tak myślałam, że będzie za mała, ale uważam, że rozmiar jest idealny wręcz. No. Wiecie co, chyba mi się spodobała. Dajcie znać, proszę Was bardzo. Ta szara to totalnie nie moja bajka. Strasznie długie rękawy, ale nie. Chcę ją zdjąć i źle się w niej czuję. I jednak nie podoba mi się ten zielony napis na rękawie. Nie. Ciepło się zrobiło. Uj, otworzę drzwi. Bałagan został, muszę wszystko posprzątać. Ale wiecie co, założyłam z powrotem tę spódniczkę i myślę nad nią. Och, jak nie pasuje ze skarpetkami. Ale no kurczę, spodobała mi się ona. Taka jestem ciekawa, co mi napiszecie. Muszę Wojtkowi się pokazać i wtedy zdecyduję. No boska jest. Ciach! I jednak w dresach najlepiej. Składam tę koszulę jeansową właśnie i zobaczcie, co z tymi guzikami jest. I to na każdym coś takiego jest. Jakby jakieś zleżałe. Zaśniedziałe. Nie wiem, ale bardzo brzydko to wygląda. Pora na drugą kawę. Mam jeszcze trochę cold brew. Tylko, że nie mam mleka, bo skończyło się, ale mam śmietankę, więc sobie wleję trochę śmietanki. Pycha. Ja w ogóle w kitka na razie sobie wskoczyłam. I idę do komputera popracować trochę. Uwielbiam to urządzenie. Siedzę przy biurku, pracuję sobie, ćwierkanie ptaszków włączam. Kominek włączyłam. Czekam, aż Max się obudzi, a tu tak zaczęło padać. Nie widzicie chyba tego deszczu. A więc chyba zostanę z nim w domu, pobawimy się, a Wojtek może po pracy zrobi zakupy. Albo może Monikę wyślę. No tak, teraz nie wychodzę z domu, to może po prostu za pranie się zabiorę. Jak mam takie pomieszane kolory, to zawsze dodaję taką szmatkę. Wyłapywacz brudu i koloru. Wtedy mam pewność, że nic nie pofarbuję. Poukładałam tutaj w koszyku na pralce Maxia sprzęty, odkurzacz. Drugi odkurzacz, na który on mówi Dyson, miotełkę. Jak biorę tutaj z szafy moje sprzęty, to od razu jemu daję jego i sprzątamy razem. I on jest taki dumny, że z tego samego miejsca mu podaję. Drzwi już zamknęłam, bo chłodno się zrobiło, to mogę teraz nawilżacz mój włączyć. Pogoda coraz bardziej się rozkręca. Jest godzina 14:30. No może Wy tak na filmie nie widzicie, ale jest tak ciemno w domu i taki ciężki deszcz pada, że normalnie idę światło pozapalać. Oj. No. Mam kilka pomarańczy i kilka jabłuszek i tak sobie pomyślałam, że usmażę placuszki z jabłkami i z cynamonem i wycisnę sok z pomarańczy do tego. Ale najpierw włączę sobie telewizję, bo tak jakoś za cicho w domu. Też tak macie, że zaczynacie przegląd programów od TVN-u? Soczek gotowy, wstawię go teraz do lodówki. Specjalnie wziąłam taki duży, bo przed podaniem kostki lodu wrzucę do środka i żeby, wiecie, żeby tak wygodnie wymieszać potem było, bo jak taki mały biorę, to potem mi się rozlewa. Wstawię tylko do lodówki. I oczywiście to, co zostało tutaj w wyciskarce, to nie idzie do kosza, tylko ja to zjadam. Pychotka. Jedno jabłuszko okazało się nie za dobre. I pokroję je na takie mniejsze kawałeczki. Tak jak leci. Dodam 2 jaja. Przypomniało mi się, że przecież nie mam mleka, ale mam w lodówce taki napój, takie mleko bezmleczne. I tutaj są pieczone migdały, woda źródlana, troszeczkę soli morskiej, więc myślę, że będzie idealnie pasować do takich placuszków. Pachnie ładnie, pachnie migdałami. Leję. I do tego dosypię mąki z proszkiem do pieczenia, bo myślę, że będą takie bardziej pulchne. O, Maksiu się budzi. Okej. I wszystko zamieszam. No i gotowe. Ale zamiast cukru dodam takiego złotego syropu. Cynamonu do środka, do placuszków nie będę dodawać, bo mi się nie podoba ich kolor. Później jak po usmażeniu, jak wyglądają, myślę, że są za ciemne. Po prostu jak usmażę, to poleję śmietanką i wtedy posypię cynamonem. Ktoś się obudził i strasznie tam płacze. Maksiu w końcu u nas spał, bo nie mógł długo zasnąć, tak? Oj, chyba ze złym humorem się obudziłem. Wszystko mam już przygotowane. No sama jestem z Moniką i z Maxem. Tylko jak usmażę placuszki, to porozkładam wszystko. O, jeszcze śmietany zapomniałam. O, Monia puka do drzwi. Muszę lecieć otworzyć. Poprosiłam ją, żeby poszła do sklepu po mleko. Już, Monia, otwieram ci, poczekaj, tylko placki zdejmę. Ojejka. Już. Już lecę. Klucz. Masz wszystko? Ciężka, to daj ci pomogę. Zmokłaś? Troszeczkę. Wow. Cześć! Kupiła banany. O, Lucozade kupiłaś. Dla ciebie, dobra. O, nawet nie zauważyłam, faktycznie. Arbuz i truskawka. Poczekaj, arbuza zaraz dostaniesz, bo Maksiu ma arbuza też. Tu jest winto. O, tu jedzonko Lili, które ona uwielbia. Teraz będzie ze smakiem jadła. Monika odkupiła sobie, bo ja zabrałam do placków te jej migdałowe mleko, nie mleko. Suche dla Lili. Co tu jest jeszcze? Winko różowe, bo zawsze chcę mieć różowe winko w lodówce, jak mam live z wami. To chcę być przygotowana. I mleko zwykłe, nareszcie mamy. Daj lody. Zaraz damy Maxowi. Ten syrop? Tak. Dobra, jeszcze troszkę syropu. Zaraz ci dam. O, patrz. I cynamon. Dużo? No dobra. Proszę bardzo. Mango. No mango jeszcze trochę poleciało. Mango. No to zabieram się za te pyszności. Smakują ci? Dobre, no. Ja zgarnęłam chyba cały lód, ale to nic, bo mi się pić strasznie chce. Także zimne, fajne. Ale tak naprawdę tyle tych pomarańczy było, a tak mało tego soku. Wiem. Jabłka i cynamon to chyba najlepsze połączenie. Dobra, my sobie będziemy tutaj tak powolutku jeść, a z wami będę się żegnać. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Łała możesz wystawić. Papa! Maksia dzisiaj mało było, ale ja mam takie wrażenie. Mamy teraz godzinę prawie 16, że on tylko spał i jadł od rana. Także zjemy i idziemy się bawić, nie, Maksiu? Porządna zabawa będzie. Tak, no, pa! Buziaki!